Przechodząc kilka lat temu z warszawskiego AZS-u do AZS-u UJ Kraków, powiedziałaś w jednym z wywiadów: Ekstraliga na trawie i futsal. To zdecydowało. A co stoi za decyzją przejścia do rekordu? Przede wszystkim rozwój pod kątem futsalowym, jako mojej osoby. Tutaj chcę się bić o najwyższe cele o Mistrzostwa Polski i również przeważyło to, że łączymy futsal z piłką trawiastą i po prostu wszystkie te elementy połączone dają sumę na plus i taka jest moja decyzja. A coś więcej wiesz na temat klubu, samej drużyny? Rekord Bielsko-Biała to pod względem mężczyzn to niesamowicie utytułowany zespół, prawda? Najlepszy zespół w Polsce, futsalowy. Natomiast kobieca piłka tutaj myślę, że jest w świetnej fazie rozwoju i wszystko wskazuje na to, że będzie coraz lepiej. Innym przyczynkiem do znajomości klubu z Cygańskiego Lasu są także te znajomości wyniesione z kadry. Mam na myśli Katarzynę Moskałę, Magdalenę Knysak. Tak, i trener Samuel Jania. Także owszem, znamy się tutaj, takie nasze reprezentacyjne znajomości. Myślę, że jest wszystko w porządku i będzie coraz lepiej jeszcze. To skoro mówimy o reprezentacji, z kadrą zaliczyłaś m.in. udział w akademickich Mistrzostwach Europy w Kazachstanie, turniej eliminacyjnym Mistrzostw Europy w Hiszpanii. Jak oceniasz potencjał naszego krajowego reprezentacyjnego futsalu, możliwości i miejsce w Europie? Ja myślę, że jesteśmy w takim newralgicznym momencie i jakby potrzebny jest krok do przodu, ale myślę, że jest coraz lepiej i w końcu wreszcie możemy dostać się do czołówki europejskiej. Mam nadzieję, liczę na to całym sercem i mam nadzieję, że wrócę do tej reprezentacji po rocznej kontuzji, po rocznym rozbracie z futsalem, z reprezentacją i zrobię wszystko, żeby wrócić też do tej reprezentacji. To nie mogę nie zapytać o aktualny stan zdrowia? Wyborny. Nic się nie dzieje, nic nie doskwiera, także tylko zbudować formę i grać. No to wróćmy na trawę, jeśli pozwolisz na chwilę. Zapowiada się trudny sezon w pierwszej lidze. Sporo grania w ogólnopolskim w tym sezonie formacie, stąd sporo podróży. A twoje cele przed rozpoczynającym się w połowie sierpnia sezonem w pierwszej lidze? Przede wszystkim regularna gra, wywalczenie miejsca w podstawowej jedenastce. No i to jest z takich indywidualnych, natomiast zespołowych to myślę, że tutaj każda z nas będzie chciała się bić o awans. Także to, no ale tak jak pan powiedział, będzie ten sezon trudny z racji tego, że po pierwsze są to wyjazdy, a po drugie będziemy też to godzić z futsalem i wyjazdy na całą Polskę, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Na koniec ułatwmy obserwację kibicom rekordu. Na której z pozycji mają cię wypatrywać na boisku? Boki. Boczna obrona, boczna pomoc. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Powodzenia. Dziękuję bardzo.